Na program zaprasza Gumi Express. Z Gumi Express zajedziesz daleko i bezpiecznie. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam Państwa w nowym cyklu motoryzacyjnym. Magazyn Zza Kółka będzie gościł Państwa w domach w każdy wtorek. Dobrych przyzwyczajeń nie należy zmieniać. O czym dzisiaj? Od kilku dni przez media przetacza się dyskusja, której jednym z wątków jest ruch pojazdów uprzywilejowanych. I oto nasz dzisiejszy temat. O krótkie spotkanie i wypowiedź poprosiliśmy zastępcę naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Suwalskiej. Panie naczelniku, czy suwalscy kierowcy właściwie reagują na pojazdy uprzywilejowane? Każdy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze ma obowiązek ułatwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym. Pojazd uprzywilejowany jest to taki pojazd, który wysyła sygnały świetlne barwy niebieskiej, jak też sygnały świetlne barwy niebieskiej z sygnałami barwy czerwonej, plus sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. W Suwałkach ogólnie kierowcy w miarę dobrze poruszają się po mieście i ustępują pierwszeństwa dla pojazdów uprzywilejowanych. Zdarzają się takie przypadki, gdzie kierowcy niekoniecznie akurat znają przepisy i wiedzą, że należy ułatwić przejazd dla takiego pojazdu. Za to wykroczenie jest grzywna w wysokości do 500 zł i 5 punktów karnych. Jakie błędy najczęściej popełniają nasi kierowcy? Najczęściej jest to niezjechanie na prawą lub lewą stronę drogi takiego pojazdu, który stoi w korku. Zatrzymują się kierowcy na środku drogi, no i jest wtedy utrudniony przejazd dla takiego pojazdu, który jedzie ratować życie i zdrowie innych ludzi. Czyli po prostu nie należy panikować, tylko jak najsprawniej ułatwić przejazd tym pojazdom. Dokładnie. Należy ewentualnie, gdy jest pojazd w ruchu poprzedzający, zjechać na prawy pas ruchu, aby ten, powiedzmy, radiowóz, czy karetka pogotowa, czy straż pożarna przejechała sobie swobodnie lewym pasem, gdy jest to droga dwupasmowa. Ewentualnie, mówię, zjechać na lewe pobocze, na prawe pobocze i umożliwić prawidłowy przejazd dla takiego pojazdu uprzywilejowanego, gdzie powstaje wtedy tunel taki bezpieczeństwa, który może się poruszać ten pojazd. To w dniu wczorajszym, około godziny 12, kierujący samochodem typu ambulans na ulicy Szpitalnej, jadąc od SOR-u, zatrzymał się przed parkingiem wjazdowym na teren szpitala, przed szlabanem. W międzyczasie stał tam samochód osobowy, którego kierujący, poruszając się na powierzchni wyłączonej, tylną częścią pojazdu swojego uderzył w przednią część ambulansu. Pojazd ambulans nie był pojazdem uprzywilejowanym, nic się nikomu nie stało. Kierujący samochodu osobowego sprawca został ukarany mandatem karnym. Czym jest pojazd uprzywilejowany? Kiedy ma taki status? Jak zachować się prawidłowo, widząc nadjeżdżającą karetkę, policję, straż pożarną? O tych rzeczach opowie nam krótki film udostępniony nam przez Komendę Główną Policji. Pojazd uprzywilejowany jest to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie, który podczas jazdy ma włączone światła mijania lub światła drogowe. Obowiązuje to także do kolumny pojazdów, gdzie na początku i na końcu tej kolumny znajdują się pojazdy uprzywilejowane, które mają dodatkowo włączone czerwone światła błyskowe. A do jakich przepisów kierujący pojazdami uprzywilejowanymi może się nie stosować? Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może przy zachowaniu szczególnej ostrożności nie stosować się do przepisu o ruchu pojazdów, w tym także do znaków i sygnałów drogowych w przypadku, gdy uczestniczy w akcji ratowania życia, zdrowia, mienia ludzkiego, w akcji zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podczas wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
A do jakich przepisów musi stosować się pojazd uprzywilejowany? Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma obowiązek stosować się do znaków i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli. Powiedz proszę w takim razie, jakie obowiązki mają uczestnicy ruchu drogowego, widząc na swojej drodze pojazd uprzywilejowany? Uczestnik ruchu i każda inna osoba znajdująca się na drodze, widząc pojazd uprzywilejowany, ma obowiązek umożliwić jemu przejazd poprzez zjechanie z drogi, ewentualnie zatrzymanie się, tak aby ten pojazd mógł w miarę bezpiecznie przejechać przez jakieś dane skrzyżowanie. Kierujący powinien zachować podczas jazdy ostrożność, czyli nie powinien rozmawiać przez telefon komórkowy, powinien często obserwować lusterko wsteczne, jadąc w ruchu ulicznym, w korkach. Nie powinien za blisko dojeżdżać do pojazdu poprzedzającego, powinien sobie zostawić odstęp w razie, gdy usłyszy sygnały pojazdu uprzywilejowanego, który może być za nim, że miał możliwość zjechania na pobocze, czy do prawej krawędzi lub lewej krawędzi jezdni. Jeżeli ten pojazd z przodu będzie zbyt blisko, nie będzie miał takiej możliwości, żeby umożliwić przejazd temu pojazdowi uprzywilejowanemu. Ostatnio coraz więcej buduje się w Polsce dróg ekspresowych i autostrad. I tak naprawdę Polacy jeszcze nie do końca wiedzą, jak zachowywać się właśnie w takich warunkach drogowych. Jak powinien zachować się kierujący pojazdem, jeżeli stoi w korku na autostradzie albo drodze szybkiego ruchu? Jeżeli jest to autostrada, która ma pas awaryjny, należy ten pas awaryjny pozostawić służbom ratunkowym, nie wolno na niego wjeżdżać. On jest po to specjalnie stworzony, żeby te służby ratunkowe miały ułatwiony dojazd. Jeżeli takiego pasa awaryjnego nie ma, należy zjechać jak najbliżej pojazdy z prawego pasa, jak najbliżej do prawej krawędzi tej drogi, pojazdy z lewego pasa, jak najbliżej lewej krawędzi drogi, żeby na środku zostawić taki tunel bezpieczeństwa dla tych pojazdów uprzywilejowanych. Mam nadzieję, że ten obszerny instruktaż w wykonaniu ekspertów wyjaśnił wiele dylematów. Nie zastąpi to jednak naszej uwagi na drodze. Proszę pamiętać, że gdy przejeżdżamy obok, zbliżamy się do w okolice szpitali, baz wyjazdowych, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, zawsze należy troszeczkę wzmożyć czujność, bo w każdej chwili może wyjechać z bramy pojazd uprzywilejowany. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Państwa już za tydzień. Czekam na Państwa pytania, sugestie, propozycje tematów, które chcieliby Państwo usłyszeć. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.